Współczesna implantologia od tej tradycyjnej różni się przede wszystkim podejściem do pacjenta. Nowe technologie, nowe możliwości pozwalają nam na projektowanie bezpośrednio pod konkretnego pacjenta, czyli na podstawie danych medycznych jesteśmy w stanie przygotować taki model implantu, który będzie pasował do konkretnego przypadku. Takie połączenie inżynierii z medycyną wymaga interdyscyplinarnego podejścia i uważam, że jest to niezwykle ciekawe i fascynujące. Implanty są to wyroby medyczne, które służą do wypełnienia, odbudowy uszkodzonych tkanek, czy to w wyniku urazu, czy w wyniku jakichś wad wrodzonych. Mając nowe narzędzia, które pozwalają praktycznie na nieograniczone możliwości w zakresie kształtowania geometrii wyrobów, mamy możliwość polepszania, dodawania kolejnych funkcji, zmiany ich właściwości mechanicznych, tak żeby dostosować się chociażby do cech anatomicznych pacjenta. Dzięki tomografii komputerowej, tomografii trójwymiarowej możemy dosyć dokładnie taką część, która jest nam potrzebna, zwymiarować i inżynierowie potrafią wykonać implant tak, żeby idealnie pasował w to miejsce, w które potrzebujemy go posadowić. Jeżeli chodzi o materiały wykorzystywane w ramach medycyny regeneracyjnej, to musimy brać pod uwagę, jakiego rodzaju wyroby medyczne planujemy wykonać. Wykorzystywanie materiałów metalicznych niezbędne jest w przypadku uzupełniania czy regenerowania obszarów, gdzie występują wysokie obciążenia, czyli wszelkiego rodzaju implanty stawu kolanowego, stawu biodrowego. Podobnie jest z materiałami polimerowymi, z tworzywami sztucznymi, które wykorzystujemy do zastosowań czy to medycznych, czy farmaceutycznych. Wdrażanie personalizowanych wyrobów medycznych możliwe jest dzięki zastosowaniu technologii przyrostowych. Proces wytwarzania polega w nich na kontrolowanym dodawaniu kolejnych warstw materiału, co umożliwia produkcję skomplikowanych geometrycznie obiektów 3D. Personalizowane implanty wytwarzane są ze stopów tytanu i swoim kształtem idealnie wypełniają ubytki kostne, na przykład u pacjentów chorujących na nowotwory czy po wypadkach. Technologie przyrostowe służą również do opracowania rusztowań dla inżynierii tkankowej, tzw. scaffoldów, z materiałów bioresorbowalnych. Oznacza to, że ulegają one stopniowej degradacji, ustępując miejsca tkankom odtwarzającym ubytek. Te struktury przestrzenne mogą dodatkowo zawierać substancje o działaniu leczniczym, odżywczym lub przeciwzapalnym, uwalniane stopniowo w organizmie. Na każdym kroku, na każdym etapie musimy mieć ogromną kontrolę nad tym, co robimy, czy materiał, który zastosowaliśmy, jest odpowiedniej czystości, czy spełnia wszelkie normy, czy technologia, którą wykorzystujemy, została wykonana w sposób prawidłowy, również obróbka poprocesowa. Tak, żeby mieć pełną świadomość i brać odpowiedzialność za ten wyrób, który później zostanie przeznaczony dla pacjenta. Wyjątkowość projektów badawczych, które realizujemy, polega właśnie na tym, że jesteśmy w stanie naszą wiedzę i nasze umiejętności transferować bezpośrednio do medyków, do lekarzy, pokazywać im nowe możliwości, nowe rozwiązania i wspólnie możemy wypracować pewnego rodzaju procedury, podejście, a także nowe pomysły, które mogą pozwolić na to, że te wyroby będą coraz lepsze, coraz dokładniejsze, trwalsze, wytrzymałe. Związki medycyny z technologią są obecnie bardzo duże. W zasadzie medycyna bez technologii, bez techniki, bez inżynierów nie jest w stanie funkcjonować w dzisiejszych czasach. Począwszy od badań diagnostycznych, a skończywszy na wykonywaniu zabiegów operacyjnych, które są niezbędne do tego, aby pacjentowi pomóc. Za 5,
może 10 lat. Ta medycyna 4.0, czyli automatyzacja procesów, cyfryzacja danych medycznych, pozwoli na szybszą wymianę informacji pomiędzy medykami i inżynierami. Pozwoli na to, że rzeczywiście te nowe technologie staną się czymś naturalnym i czymś dostępnym dla wszystkich ludzi, wszystkich pacjentów.